Cześć, jestem BN23 i witam w kolejnym odcinku z gry Shakes and Fidget. I tak, co w tym odcinku? Dobra, mamy nową rzecz, odblokowaliśmy nowe lochy. Proszę bardzo, gdzie? Tu mamy. Ruiny Gnark. Wchodząc do wnętrza ruin, nie możesz oprzeć się wrażeniu rażącego zaniedbania. Wszędzie roi się odrobali, do tego w twoją stronę biegnie obrzydliwie tłusty szczur, którego musimy pokonać. A, nie pokonaliśmy. Co w tym odcinku? W podciek ulepszyłem twierdzę. Tak, tak. Ulepszyłem kowala, ulepszyłem drwala. I cyk, ulepszamy twierdzę. Twierdza jest ulepszana. Odblokuje tym samym nowe rzeczy, nowe budynki, nowe budowle. Co jeszcze? Czy jakieś nowe przedmioty się pojawiły? Z tego co pamiętam, to chyba nie. Czemu mam znowu klucz do ruin Gnark? Ej, co jest grane? Taki błąd? Nie, nie wiem w sumie. Postaci zbytnio nie ulepszam, choć kasy mam jak lodu. Więc ulepszmy coś. Inteligencję ulepszmy. Ulepszmy troszeczkę szczęścia. 23%. Do 2500. O nie, do 2500 to będzie dużo. Do 265 ulepszmy. Zręczność ulepszy do 180. Wytrzymałość do 19 000. I chyba tyle bym ulepszył. Karczma. Sekretnie poufną misję dnia. Zwiększ swoją zręczność 3 razy. Ej, spoko, wynagrodzenie 300 punktów. O, to wykończyłem misję, nawet nie byłem świadom tego. Na arenie to nie walczyłem. Chyba co, zaryzykujemy zawalczyć na arenie, bo to chyba sporo kasy stracimy wtedy. O nie, tu są jakieś ultrasy same, to na razie nie. Przynajmniej punktów wytrzymałości mieli strasznie dużo. Ale z drugiej strony to też nie wiem, czy się tym sugerować. Jakieś tam przedmioty zdobyłem. A, tu te przedmioty możemy sprzedać. Nam się nie przydadzą. O, też sprzedam. Dobra, to... dobra, sprzedam też. Też w piżamie i szlafmycy stoi zdenerwowany, że tu przyszliśmy, nie? Coś mogę kupić fajnego? To nie. To już lepiej. Nie, dobra. Spróbujmy w tych lochach z tym szkieletorem. Przegraliśmy. A z tym szkieletem? Też przy... Ojejku, same porażki. Beznadzieja. W moim wykonaniu. Z pewnością dobrze wiesz o moim męstwie i sile. No niewątpliwie, no. Ja bym nie wiedział. Dialogi z tymi postaciami też są fajne, że one sobie coś gadają. Ej, tu jest zdecydowanie więcej expa. Przy tym samym... A podobna liczba monet. Dobra, róbmy to. Syn Kowala się nazywa misja. I zajmijmy się teraz innymi sprawami. Jak tam się ma moja w ogóle gildia? O nie to. Bo gildia to coś... Kiedy ten mój przywódca był ostatnio dostępny? Przywódca był ostatnio dostępny. Nie wbił żadnego poziomu. A aktywny był jakieś tam 3 dni temu. No kurczę, on nic nie robi. W ogóle też ten widz, bo to widz jest, jeden z widzów, też na YouTubie tam napisałem, dołączyłem do gildii, fajnie wszystko, że co robimy dalej, też mi nie odpisał i... No i chyba odejdę z tej gildii, no szanujmy się. Przepraszam, no ale... Jak tam tak ma się odbywać, tak to ma wyglądać, to i nic się nie dzieje w tej gildii, jesteśmy tylko we dwóch, no to...
Słabo, tak? Czekaj, jak się teraz wychodzi z gildii? Jak się zmienia gildię? Ja bym w ogóle zobaczył, jak się nazywa ta gildia. Kurde. Czy to jest świat 37 czy 36? O, w ogóle wylosujmy też sobie ten. Zakręćmy kołem. Zobaczmy, co wyleci. No i dobrze, że mi się uda wygrać. To jest świat 36, tak? A zaraz zobaczę, czy na 36, czy na 7 był. Była ta gildia, co mnie zapraszał Dragonson. Tam do Dragonsona dołączył też YouTube'owy znajomy. O, niestety nie mogę znaleźć tej wiadomości, nie wiem. Bo miałem odpowiedź udzieloną, niestety nie mogę znaleźć tej wiadomości. Następnym razem znajdę to, dołączę do gildii. Ale ogólnie tak to tak się nie da odejść od gildii. Bo jak będę przechodzić do kolejnej, jak to działa, jak to jest. Naciśnijmy jakąkolwiek, teraz tak dla... Ej, czemu to jest gildia niekrytego krytyka, halo? Niekryty krytyk! A nie, to są gracze, niekryty krytyk 3. A nie, dobra, myślę, że to jest gildia niekrytego krytyka. A to są gracze. Czekaj, a to niekryty by grał w Shakes and Fidget? Ten niekryty. No nie, znaczy zazwyczaj często tak jest, że jakiś gość się podaje po prostu za swojego ulubionego youtubera. I go... Jego nick podaje. Dobra. Czekaj, nacisnę na inną gildię. Mogę sobie na przykład do niej dołączyć? Co? Nie, niektórzy naprawdę mają pomysły na nazwy. Kurde. Tu na przykład lista członków 17. To jest gildia na przykład. A tu proszę bardzo. 30... A nie, to jest gracz. No, długo szyja familia, tak. Ej, najlepsze jest to, że my jesteśmy na wyższej pozycji niż niektórzy, co mają więcej członków. No dobra. Nie wiem, w sumie, ja myślę, że to jest takie po prostu opcja wejdź, a tu okazuje się, że to jest jakieś bardziej skomplikowane w tej grze. To proszę o napisanie tego w komentarzu z całym szacunkiem, ale ja nie wiem, co tu się dzieje. Dobra, mogę coś tu pominąć? Nic nie mogę pominąć. Ej, to chyba, jak mam twierdzę, no twierdza się ulepsza paręnaście godzin, parę godzin. Parę dobrych godzin, zbierzemy sobie drewienko i kamienie. A w ogóle zaprezentuję to, że to jest na drugim poziomie chata drwala i kamieniołom. Kwatera robotników też jest na drugim poziomie, koszary są na pierwszym, skarbiec na pierwszym, kopalnia klejnotów na pierwszym, fortyfikacje są na drugim, również były ulepszane. Iż gildia łuczników jest na poziomie pierwszym, a fortecy będziemy mieli teraz na poziomie już szóstym. Także tak to się ma, tak to się rozbudowała moja, że tak to nazwę, baza. Chyba zakręcę kołem to jest koło fortuny, to już tu byliśmy. Prawdziwy wojownik nie wie, co to ból. Dokładnie, ten już śpi. Ma jakieś fajne buty, czy niekoniecznie? Niekoniecznie. Bo ja czuję coś takiego, co wszystko jest na zielono, w sensie, no. Że nic mi nie zabiera, bo jakąś nową rzecz ostatnio miałem. Gdzie jest mój ludzik? Jest moja postać, dobra. Chyba żadnej rzeczy, chyba że buty mam nowe. Mogę buty mieć nowe. Ale resztę to mam stare przedmioty, te, które już były w użytku w poprzednich odcinkach. I tu się nic specjalnego nie pojawiło. No i co, tutaj skończę misję, znając życie. Ile tam mam awanturniczości ogólnie. Wejdę sobie do karczmy. No dobra, nie mogę sprawdzić. Ale wykorzystam całą awanturniczość. Udam się na wartę. Kolejny odcinek Shakesów. Nie mam pojęcia, kiedy będzie. No i tak. Myślę, że zaraz będę się chyba żegnał, bo
zaprezentowałem, raczej, no głównie chciałem zaprezentować to, jak moja forteza się rozbudowała, twierdza, przepraszam, znowu, źle powiedziałem, rozbudowała i to chyba by było tyle, także do usłyszenia w kolejnym odcinku, trzymajcie się i cześć.